Gratuluję tego ogólnionego rzutu karnego. Dziękuję, cieszę się, bo coś dał w końcowym rozrachunku i duża satysfakcja, bardzo duża. Powiedz tak z ręką na sercu, był twoim zdaniem rzut karny, należał wam się rzut karny? Ja powiedziałem, że go dotknąłem ręką twarzy, ale tak przejechałem mu z boku twarzy. Powiedziałem, że moim zdaniem kontakt był, ale karnego nie. Sędzia zdecydował inaczej. Dobrze, mogłem się popisać. Patrzyłem na twoje zachowanie na linii znowu. Wiedziałeś, gdzie będzie uderzał Leo Messi, czy to był instynkt? A teraz ci mogę powiedzieć, że wiedziałem, ale nie wiem. Wtedy nie byłem taki pewny, ale... No, no fajnie, fajnie było. Wiesz co, pytam? Byłem winny chyba trochę zespołowi to. Ja ciebie słabo słyszę, ale mam nadzieję, że mówisz coś dobrego o sobie w końcu. Oby. Wojtek, powiedziałem, że analizowaliście sprawę Leo Messiego. Nawet rzuty karne. Więc to twoje pytanie, czy spodziewałeś się takiego uderzenia? Ono naprawdę było bardzo trudne. Nie byłem pewny, bo Leo niektóre karne patrzy na bramkarza, niektóre uderza mocno. Wiedziałem, że jak będzie uderzał mocno, to raczej w moją lewą stronę. Wiedziałem, że się nie zatrzymywał, więc poszedłem, wyczułem, obroniłem. Jesteśmy szczęśliwi. Nie dziwię się, generalnie to jest wielkie wydarzenie. 36 lat czekała reprezentacja Polski na awans do fazy pucharowej Mistrzostw Świata. To jest naprawdę wielka sprawa, choć przyznasz, że w tym meczu naprawdę było nam ciężko. Nie było ciężko, bo graliśmy z zespołem z nie naszej półki, który może sobie trzymać piłkę przez 90 minut i nie pozwolić nam jej powąchać. Fajnie jest grać z takimi zespołami, raz na 100 się wygra. Dzisiaj się nie udało, ale chyba po raz pierwszy się cieszę z przegranej. Wojtek, ty mówiłeś, że to jest twój ostatni mundial. Czy chciałbyś komuś zadedykować ten awans albo obronę rzutu karnego? Cała moja rodzina siedzi teraz w Warszawie, oglądałem 4 razy, moja mama, moja żona, mój synek. Kocham cię, Janku. Tata nie wraca do domu. Wszystkiego dobrego, dziękuję bardzo.